Maneczko z tej strony Anton, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mega temat dotyczący sztandarowej mechaniki Farming Simulator 25. Jaką jest oczywiście, i tu się nie mylicie. Deformacja terenu. W tym tygodniu mieliśmy już krótki materiał dotyczący właśnie tej mechaniki, ale to czwartkowy wpis na farmingowym blogu jest tym głównym źródłem informacji dotyczącym właśnie tej mechaniki. Na blogu znajdziecie mnóstwo ciekawych screenów i co najważniejsze, wywiad z osobą, która ze strony Giants odpowiada za projekt deformacji terenu Farming Simulator 25, a jest to Eddie Edwards. Jeżeli wśród Was są miłośnicy i znawcy skoków narciarskich, to być może kojarzą imię i nazwisko Eddie The Eagle Edwards, ale podejrzewam, w tym przypadku jest to tylko zwykła zbieżność imiona i nazwiska. W każdym razie, za chwilę przeczytamy sobie ten materiał, ten, w sumie ten wywiad, i od razu uprzedzam, w niektórych aspektach może być trudny do zrozumienia, ale nie przejmujcie się, bo najważniejsze jest to, jaki jest efekt końcowy, jak tutaj to wygląda na screenach, no i oczywiście później to będzie konfrontowane z tym, jak to wygląda już w grze, a o tym się przekonacie za niecałe dwa tygodnie. Tak więc najpierw jeszcze sobie tutaj rzucimy na te pierwsze screeny, bo one tutaj są naprawdę rewelacyjne. Zobaczcie, jak tutaj wygląda te podłoże w momencie, kiedy zaczął padać deszcz. Opony fajnie mokre, ale tutaj zobaczcie te podłoże, jak one się zmieniło. Tutaj widać, że deszcz pada i zobaczcie jakieś takie Kałuże się zaczynają tworzyć, jest to naprawdę rewelacja, no oczywiście od kształcenia, wtedy te podłoże zmienia się. W tym sensie ma inną charakterystykę. W związku z tym wtedy taki ciągnik może głębiej się tutaj, jak gdyby, zapadać. Ale tutaj chodzi o to, żebyście zwrócili uwagę na coś takiego. Mam takie podejrzenia, że w ogóle te screeny są zrobione na ryżowisku. Autentycznie. Mam takie podejrzenia, bo nie wyobrażam sobie, żeby tak to wyglądało fajnie na zwykłych polach. No to by była rewelacja. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Na drugim screenie jest podobna sytuacja. Tutaj zobaczcie, widać wyraźnie, że deszcz pada, tak? Mokre opony tutaj. I tutaj zobaczcie, jak gdyby widać, że woda zostaje. No i ja mam takie wrażenie, że autentycznie tutaj zostało to zrobione na ryżowisku. No nie wiem. Chociaż na ryżowisku nie wiem, czy się to od, odkształca. Nie, odkształca, bo zaraz następny screen pokażę. I tutaj, proszę bardzo, tutaj już nie ma, nie ma tutaj żadnych niepewności. Nie mam żadnej niepewności, że właśnie jest to. Ryżowisko. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tutaj te kałuże się tworzą w momencie kiedy przejechał tutaj ta sadzarka dla ryżu. No to jest rewelacja, że ta woda wypełnia, wypełnia właśnie tutaj te ślady. To jest rewelacja. Autentycznie. To mi się naprawdę bardzo podoba. Oczywiście już na materiałach dotyczących farming simulator 25, które były nagrywane, był taki efekt pokazany. Ale tutaj na tych screenie rzeczywiście wygląda to jeszcze zdecydowanie lepiej. Tak więc ciekawie się zapowiada. Jeszcze tu jest jeden taki screen, który chciałbym wam pokazać. Podobny do tego, który widzieliście na tym filmiku, bodajże we wtorek. Tylko że tutaj jest sytuacja, kiedy właśnie chyba deszcz zaczął też padać, bo mam takie wrażenie, chociaż nie, te opony nie są mokre, mi się wydaje. Chociaż ten teren z takiego ujęcia fajnie, że on jest zrobiony tak z góry. I słońce jest nisko, bo widać, że on jest taki, nie jest taki równy jak stół, tylko że jest pofałdowany, bo widać te cienie. A więc, no, rewelacja. I tu mamy taką sytuację, kiedy mamy koła bliźniacze. I za chwilę, jak będę czytał ten wywiad, no to będziecie mogli wnioskować, że owszem, te koła bliźniacze będą miały wpływ i nie tylko, bo jest tutaj naprawdę. Bardzo ciekawie. To już nie jest tajemnicą, że Ziemia Farming Simulator 25 będzie się deformować. Oczywiście chciałbyś poznać szczegóły, czyż nie? W tym materiale właśnie będziemy mówić o tych szczegółach. Oprócz nowych zrzutów ekranu, wizualizujących odkształcanie się gruntu, starszy inżynier oprogramowania Eddie Edwards z Giant Software przedstawi bardziej szczegółowo, jak to w rzeczywistości będzie działało. Eddie. Opowiedz nam najpierw o sobie i swoim stanowisku na czym polega Twoja rola? Jestem jednym ze starszych programistów silnika Farming Simulator. Pracuję w Giants od początków FS13. Stworzyłem oryginalny port na PlayStation 3 i byłem odpowiedzialny za inne porty silnika Giants na PS4, PS5, Switch i iOS. W firmie jestem zdecydowanie facetem od PlayStation, ale pracuję również nad technologią silnika międzyplatformowego, taką jak density maps, renderowanie. Kompilator shaderów, trochę fizyki dźwięku i tym podobne. Nie ma wiele w Giants Engine, nad czym nie pracowałem w pewnym zakresie przez ostatnie 12 lat, i w szczególności, oczywiście, stworzyłem nowe technologie, które wprowadzają deformację gruntu do Farming Simulator 25, ulepszony system density maps. Nowy system geometrii terenu i system wirtualnej teksturyzacji terenu. Pewnie teraz zrozumieliście, dlaczego człowiek, który w Giants jest określany jako ten od PlayStation, właśnie zajmował się tą mechaniką. Porozmawiajmy teraz o tym, jak odkształca się ziemia. W zależności od rodzaju gruntu, odkształcanie i ściskanie gleby zależy od wielu czynników. Jakie czynniki definiują sposób odkształcania się gruntu? A oto co Eddie powiedział na tak zadane pytanie. Na to wpływa wiele czynników. Po pierwsze, każdy rodzaj podłoża ma inny poziom twardości i lepkości. Przy czym nie wiem czy ta, to dobrze jest przetłumaczone. Lepkość jako viscosity. To nie do końca lepkość. To jest też taka kleistość. Na przykład mówi się snow viscosity. Czyli jest to taki śnieg, który się zaczyna już lepić. Tak więc ja tutaj będę używał i będę właśnie mówił o lepkości. Tak więc tutaj pierwszy problem. Asfalt nie może się w ogóle odkształcać. Na przykład błoto może się bardzo odkształcić z powodu innej twardości. A jazda po śniegu natychmiast go miażdży. Podczas gdy jazda po błocie powoduje jego ściskanie przez dłuższy czas z powodu innej lepkości, ponadto jeśli podłoże jest mokre, ma to również wpływ na odkształcanie. Na odkształcanie wpływa również rodzaj pojazdu, który jeździsz. Zarówno ciężar ciągnika, jak i szerokość jego opon wpływają na reakcję terenu, a pojazd poruszający się wolniej będzie tonął szybciej niż pojazd poruszający się szybciej. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, ponieważ tutaj po pierwsze mamy piękne screeny w zimowej scenerii. Nie było ich dużo, no w sumie jeden albo dwa, jeżeli chodzi o Farming Simulator 25, a tutaj jest ich troszkę i tutaj za chwilę też przeanalizujemy jak to się zmieniło, ale chciałem zwrócić uwagę, że tutaj w kontekście odkształceń terenu jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ tak jak przed chwilą wam powiedziałem, to jak będzie się odkształcał teren, zależy od cechy. I tutaj mamy dwie powierzchnie, które mają różne cechy. Po pierwsze, mamy śnieg, który ma całkowicie inną cechę niż gleba pod tym śniegiem. I tak jak to było w przypadku na przykład Farming Simulator 22, czy też The Seasons na 17-19, tam śnieg się odkształcał, owszem, ale. Ziemia pod tym, pod tym śniegiem nie, ponieważ nie było dynamicznego odkształcania. Tutaj może być taka sytuacja, że zarówno śnieg odkształci się i będzie miał inną charakterystykę, on się ugniecie. Natomiast ziemia pod spodem może się odkształcić. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli jest to zima, no to wtedy charakterystyka ziemi jest też inna. A no więc tutaj jest mnóstwo różnych ciekawych zależności. Naprawdę bardzo to ciekawie wygląda, jeżeli to zaczynamy rozkładać na czynniki pierwsze. Ale tutaj zwróćmy uwagę, jak wygląda scenera zimowa. Śnieg znacząco różni się od tego, co znamy ze wcześniejszych farmingów. Tutaj widać, że ta powierzchnia śniegu nie jest równa. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy też nie. Też ciekawie jest, że tutaj zimową porą po prostu trawa nie jest zielona. To jest, to jest... szczegół, powiecie? No, szczegół, no, ale to jest istotne. Te krzaki również, zobaczcie, to są po prostu zimowe krzaki, takie, nie, nie zielone, tak? Wiecznie zielone. Tutaj w oddali mamy jakieś, nie wiem, być może ktoś tutaj nie zdążył zebrać zboża, albo tutaj jakieś trzciny, czy coś takiego. Tak więc dosyć ciekawie to wygląda. No i oczywiście odkształcenia są tutaj też fajne. Może przejdźmy sobie na inny screen, bo tutaj wygląda to lepiej. Tak, jak przed chwilą mówiłem o tym, jak będą się tutaj odkształcały, bo tutaj mówię cały czas o odkształcaniu gruntu, ale też mówimy tutaj o błocie i o śniegu, tak? Czy też, nawet jeżeli będzie to jakaś kiszonka, czy też słoma, też będzie się odkształcała. My tutaj cały czas mówimy o ziemi, ale trzeba pamiętać generalnie o powierzchniach różnych. One będą miały różną charakterystykę, i tutaj wygląda to naprawdę. Dosyć ciekawie, tak jak przed chwilą mówiłem, nawet na to, jak będą głębokie koliny, będzie miało to wpływ, jakie tutaj koła są zastosowane, jaki jest, jaki jest nacisk na powierzchnię, która styka się z tym podłożem. Jeżeli będziemy rozłoży rozłożymy ten nacisk, tę masę, ten ciężar na więcej kół, Wówczas najprawdopodobniej te wgniecenia będą mniejsze, jeżeli ciągnik będzie szybciej jechał, to wówczas te wgniecenia będą mniejsze, jeżeli będzie powoli się przemieszczał, to te, te wgniecenia powinny być większe, tak przynajmniej mówi nam o tym Eddie. Jak to będzie w praktyce, no to oczywiście przetestujemy, ale tutaj śnieg rzeczywiście wygląda dosyć ciekawie, on tutaj pada i znacząco się różni od tego... Jak to wyglądało we wcześniejszych farmingach? Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to źle, bo to pewnie będzie ktoś myślał, żeby. A nie, fajnie by było. Fajny, fajny śnieg był we wcześniejszych farmingach, bo on był taki naprawdę równiutki. A tutaj mamy taką, taką jak gdyby, charakterystykę, też jakby tu było pole, po prostu tylko, że jest białe, nie? że też jest tak odkształcone i mamy tutaj te cienie. Dodatkowo ten śnieg ma taką e, charakterystykę, jeżeli chodzi o odbicia. Oczywiście tu nie wiadomo, gdzie jest źródło światła, bo tutaj nagle są, tu jest na przykład bardzo jasno, nie, nie wiadomo z, dlaczego tutaj, tak. Ale te odbicia są takie troszeczkę nie takie jak śnieg. Śnieg pochłania dosyć dużo światła, nie odbija do końca tak jak tutaj. Tak mi się wydaje, nie? ale to już jest kwestia taka już naprawdę, tu już się czepiam takich rzeczy, jakbym nie miał się czego czepić, tak? Tylko, że zwracam uwagę, że, no zobaczcie jak to wygląda, no naprawdę, rewelacja tutaj jak to wygląda. To jeszcze oczywiście tutaj o rozdzielczości za chwilę będziemy mówili, to jest bardzo istotna kwestia, czyli jak dokładnie będą te, te odkształcenia generowane, bo to jest, no to jest też duża, istotna rzecz. Ale zobaczcie, jak ten klimat wygląda. Nie ma tych, tych krzaków zimozielonych, które znacie z innych starszych farmingów, gdzie co prawda jest zima, jest śnieg, ale wszystko trawa rośnie, w tym sensie, że jest zielona, krzaki wszystko zielone, a tutaj ten klimat jest naprawdę, no rewelacja, w tym sensie, że jest zima, jest naprawdę szaro śnieg i jeszcze takie, zobaczcie te chmury, jest klimacik. Jest klimacik, ten śnieg też nie jest taki, biały, taki idealny, tutaj jest jak gdyby mm, właśnie taki zleżały śnieg, czy coś takiego może tutaj za dużo teorii już zaczynam wprowadzać i od siebie za dużo wrzucam, o właśnie, zobaczcie jak się odbija tutaj światło, e, bo tutaj na tym screenie mm, nienaturalnie, to tak jakby było coś takiego, że warstwa lodu była na śniegu, czy coś takiego i wtedy te, te światło się tak odbija, ale tutaj już na pewno już się zbyt mocno czepiam w każdym razie różnica jest znacząca w porównaniu do wcześniejszych farmingów, to tu jest naprawdę, jeżeli ktoś tego nie widzi, no to, to, no to już nic nikt więcej nie pomoże już. Niestety, tutaj nikt nie pomoże już w tym momencie. No i tutaj też to wygląda. Może rzeczywiście to nie wygląda tak, jak to po powinno być. W tym sensie, że ta powierzchnia jest taka. Mm, nienaturalna, aż taka jak gdyby zeszklona, w tym sensie pewnie wiecie o czym. Co mam na myśli, nie jest taka zmatowiona jak, jak gdyby śnieg, jak pada, to on tak matowieje, jak gdyby nadaje taką inną teksturę podłoża, nie? Nawet gdyby było coś takiego zlodowacenie i jak później spada nowy śnieg, to widać, że on ma taki bielszy odcień i tak dalej, ale no bez przesady, tu już takich rzeczy nie oczekujemy od Giants. W każdym bądź razie, moim zdaniem, zima wygląda tutaj rewelacyjnie, a przynajmniej na screenach. Następne pytanie. Jak deformacja gruntu wpływa na rozgrywkę? Co gracze poczują? Po raz pierwszy, FS25 zapewnia prawdziwą fizyczną reakcję na podłoże. Poczujesz, jak ciągnik podskakuje na ziemi, a także zobaczysz, jak tworzą się kolejne i ślady. Jeśli wrócisz i przejedziesz przez te kolejne i ślady, również poczujesz ich wpływ. Trudniej jest też kierować, jeśli wkopałeś się w ziemię, tak jak w prawdziwym życiu. Jazda w deszczu będzie trudniejsza niż jazda w słońcu. Konfiguracja opon ma teraz większy wpływ i być może będziesz musiał rozważyć, które opony najlepiej nadadzą się do różnych pór roku i różnych rodzajów prac polowych. Kolejna rewelacyjna informacja, która mówi o tym: chcieliście kolejny? Dostaliście kolejny, ale Giant Wam dołożył jeszcze efekty takie troszeczkę uboczne. Otóż, jeżeli jeździcie w kolejnach, to wtedy będziecie mieli problemy ze skręcaniem. Na ile będziemy mieli problemy ze skręcaniem, no to się przekonamy. Fajnie by było, gdyby tu był odpowiedni jeszcze force feedback, którego troszeczkę brakuje w farming simulator. W taki, taki prawdziwy force feedback, i to była naprawdę rewelacja. Kolejną kwestią tutaj jest również to, że wreszcie gąsienice farming simulator 25 będą tutaj. Prowadzały znaczną różnicę, yy, jak gdyby charakterystyce jazdy yy, pojazdów, tak? I yy, właśnie w ten sposób, jak one się tutaj będą zapadały, czy też raczej nie będą się zapadały, to jest naprawdę ciekawe. Jeżeli to o czym tutaj Eddy mówi, yy, no, rzeczywiście się sprawdzi, ale o tym się przekonamy już za niecałe dwa tygodnie. Fajnie wygląda tutaj ten ten zestawik elegancko, no i no czekam rzeczywiście, żeby sprawdzić czy na przykład y, teraz te gąsienice będą miały sens, bo jest, y, jest takie, no jeżeli wierzyć w y, tym materiałom, które tutaj Giant przedstawia, to rzeczywiście może być ciekawie. Tu mamy sytuację, która troszeczkę mnie dziwi, dlaczego ten ciągnik, dlaczego ta Valtra jeździ tutaj bez obciążnika, w związku z tym, no zobaczcie, nie ma obciążnika, przednie koła tutaj lekko tylko zaznaczają swoją obecność na, na ziemi, Tutaj te tylne powinno być wtedy bardziej obciążone, ale tutaj już nie widzimy jak to zostało zdeformowane. I tutaj, też kwestia tego, to o czym mówiłem, że jak wiedziemy, czy znaczy zastanawiam się, bo tu już mnie może troszeczkę powiozło, bo już chciałem powiedzieć, że jak, jak są tutaj te kolejny wyrysowane po orce, no to jeżeli będziemy właśnie uprawiać w takim kierunku, no to może będzie ciężej. Ponieważ jeżeli wpadniemy kołem w taką, taką koleję, będzie ciężej na przykład zmienić kierunek jazdy. No bo tutaj zobaczcie, tutaj na tym screenie jest pokazane, że może lepiej tak będziemy jeździli. Tak więc tutaj zwróćcie uwagę. Teraz być może rozumiecie, dlaczego Giant zdecydował się, aby tu było kartofisko. Bo już widziałem tam, niektórzy próbowali naprawiać to, co Giant wymyślił, nie wiedząc jaki jest większy obrazek dlaczego te kartofiska są robione być może chodzi o to żeby odczuć kierunek jazdy po takim zaoranym polu gdyby tych, tego kartofiska nie było no to w sumie koła by nie odczuwały tego yy, po jakim terenie jeżdżą czy po zaoranym czy też nie i kierunek wtedy nie byłby istotny to o czym mówiłem na tym wtorkowym, yy, wtorkowym materiale kiedy też właśnie dziwiłem się dlaczego to jest tak zrobione i wtedy tak hmm, też się zastanawiałem, czy to nie ma jakiegoś tam innego sensu. Zresztą za chwilę też to będzie tłumaczone w momencie kiedy będziemy mówili tutaj yy, o yy, rozdzielczościach, powiedzmy tak najogólniej rzecz ujmując. Teraz chyba rozumiecie, co Giants miał na myśli, wrzucając kartofiska w teksturę orki. I tak jak powiedziałem, tutaj już niektórzy próbowali naprawiać Giants no, to chyba niekoniecznie trzeba będzie to naprawiać czyż nie. Być może, oczywiście, te które mo można sobie zmienić, ale że tu będą te właśnie kartofiska, no to niekoniecznie, bo tu jest taki przykład, kiedy jedno koło leci po tych kartofiskach, może jak gdyby wpaść, może mieć tutaj problem, żeby skręcać, natomiast drugie koło leci sobie po terenie płaskim. To jest do sprawdzenia, jak będzie się kierownica zachowała. Bo w tych trzech przypadkach powinna być inna reakcja. No, gdyby tak było, to by było naprawdę rewelacyjnie. No, i chyba rozumiecie, dlaczego są tutaj te kartofiska. Zabawa w oranie, ponieważ oranie będzie teraz na innym poziomie. Choć odkształcenia gleby zależą od konkretnych maszyn, ich ciężaru i innych warunków, to Farming Simulator 25. Jedna konkretna czynność polowa będzie prawdopodobnie odczuwana zupełnie inaczej. Pytanie, jakie maszyny, sprzęt najlepiej pokażą deformację gruntu, które nie tylko można wyraźniej zobaczyć na ekranie, ale także wpływają na ciągnik podczas jazdy po nich. Ponadto maszyny z gąsienicami teraz powinny działać poprawnie, ponieważ tak dobrze radzą sobie z nierównym podłożem. Porozmawiajmy o wydajności, efektach wizualnych, i wyzwaniach. No i w tym momencie troszeczkę tutaj danych technicznych padnie, ale nie przejmujcie się tym. Jakie były wyzwania techniczne przy wdrażaniu deformacji gruntu? Deformacja gruntu działa na siatce o rozmiarze 12,5 cm, co daje 16 k na 16 k dla mapy dwukilometrowej, czyli 256 megapikseli. sama mapa ma tylko 4 megapiksele. Występowały różne wyzwania techniczne związane z wydajnym przechowywaniem tych danych, a także z wydajnym przetwarzaniem danych, na przykład gdy narzędzia takie jak kultywator lub pługi pracują na polach, a pojazdy przejeżdżają po polach i reagują na te drobne nierówności i grzbiety. Tutaj taka moja krótka uwaga, jeżeli chodzi o siatkę deformacji, to tak jak przed chwilą powiedziałem, ona będzie kształtowała się w taki sposób, że najmniejszą jednostką w tej siatce deformacji, czyli powiedzmy takim pikselem, będzie kwadrat o boku 12,5 cm. Tak więc mamy takich kwadratów na metrze, jest ich 64, ponieważ 100 cm, jeżeli podzielimy na 12,5, no to mamy 8. No i oczywiście drugi bok to też 8, czyli 64. Przy założeniu, że standardowa mapa Farming Simulator 20 to kwadrat obok długości 2 km, w takim przypadku mówimy tu o tym, że odcinków 12,5 cm. Na jednym boku jest aż 16 tysięcy, trzeba to przemnożyć, podnieść to do kwadratu, i wtedy otrzymujemy siatkę. O, tutaj tu zostało powiedziane, o jakiej wielkości megapikseli. Natomiast jeżeli chodzi o ograniczenia tej, tej, tej mechaniki, no to tutaj ta mechanika jest w stanie obsłużyć siatkę deformacji o maksymalnie 4 megapikselach. I teraz widzicie, jaki, jaka jest tutaj jaki jest tutaj problem. I jak to ogarnąć? Istnieje również proceduralny poziom deformacji gruntu, który jest mapowany za pomocą geometrii w podobny sposób, w jaki teksturuje się teren za pomocą obrazów, z tą różnicą. Że jest on przetwarzany na procesorze CPU, a nie na szybszym procesorze GPU, więc musieliśmy mocno zoptymalizować ten kod. To jest dosyć ciekawe, w jaki sposób zostało to zoptymalizowane. Bo właśnie tak jest pytanie: w jaki sposób są przechowywane i zarządzane dane dotyczące deformacji gruntu? Ponieważ deformacja gruntu działa w wyższej rozdzielczości niż ta, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej, chcieliśmy zaoszczędzić pamięć w obszarach, które nie są zdeformowane. Są to na przykład takie tereny jak góry oraz miejsca, w których gracz jeszcze nie był, więc stworzyliśmy rzadką wersję Density Maps. Czyli tutaj mówimy właśnie o tych ulepszeniach Density Maps. Przechowuje ona kafelki danych. Tylko w regionach, których deformacja faktycznie występuje. Co więcej, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ilość zajmowanej pamięci, wszystkie kafelki są kompresowane przy użyciu bardziej zaawansowanej wersji istniejącej kompresji Density Maps, której używaliśmy w przeszłości. Dodatkowo, aby obsługiwać szybkie operacje na tych danych o wysokiej rozdzielczości, stworzyliśmy Density Map Processing Unit, DPU który jest jak mały emulator GPU, który działa na CPU, czy na procesor, tak? I jest w stanie wykonywać operacje na Density Maps z dużą większą prędkością niż wcześniej. Można go faktycznie zaprogramować za pomocą naszego wewnętrznego języka shaderów, chociaż ta funkcja nie jest jeszcze używana w FS25. Jeśli chodzi o szybkość, cały system, kompresja danych, operacje DPU i generowanie proceduralne jest napisany przy użyciu natywnych instrukcji. Instrukcji SIMD na PC i konsolach oraz NEON na komputerach Mac z procesorem ARM. W tej wersji Farming Simulator jest o wiele więcej kodów zoptymalizowanego pod kątem SIMD niż kiedykolwiek wcześniej. Opowiedz nam jak zoptymalizowałeś fizykę deformacji pod kątem wydajności. W poprzednich wersjach Farming Simulator niestandardowa fizyka pojazdów zajmowała się terenem o rozdzielczości 0,5 metra. Przy odkształcaniu i przemieszczaniu terenu rozdzielczość wynosi teraz 0,125 metra, Czyli 4 razy więcej w każdym kierunku lub 16 razy więcej trójkątów. Spowodowało to, że wykrywanie kolizji koła z terenem było 16 razy wolniejsze, więc napisaliśmy niestandardową implementację tego dla FS-25, która jest około 30 razy szybsza od starego kodu. Więc ogólnie rzecz biorąc, nasza fizyka pojazdów jest teraz około 2 razy szybsza niż wcześniej, nawet przy wszystkich nowych funkcjach. Nowy kod fizyki wymagał dość skomplikowanych obliczeń matematycznych i analizy numerycznej. Na szczęście mam tytuł magistra matematyki, co bardzo mi pomogło w tym zadaniu. W jaki sposób gra radzi sobie z przejściami wizualnymi przy deformacji podłoża? Odpowiedź: Kolejną nową funkcją w FS25 jest siatka czworokątnego drzewa terenu, które umożliwia renderowanie trójkątów o wysokiej rozdzielczości w pobliżu gracza. Ale w większej odległości wykorzystuje niższą rozdzielczość. Nie ma więc potrzeby renderowania zdeformowanej geometrii, gdy znajduje się ona w odległości setek metrów. Geometria płynnie przechodzi z odkształconej do niezdeformowanej pewnej odległości od gracza. Jednak to przejście jest dosyć dobrze ukryte. Z powodu innej nowej technologii w FS25, jaką jest system wirtualnej tekstury terenu. Chociaż deformacja nie jest renderowana w oddali za pomocą trójkątów, jest ona nadal cieniowana i renderowana w teksturze terenu za pomocą techniki graficznej zwanej normal mappingiem. Tak więc deformacja jest nadal wyraźnie widoczna, nawet w odległych obszarach, gdzie liczba renderowanych trójkątów jest bardzo niska, a ślady uwaga! Pozostawione przez pojazdy AI można zobaczyć, nawet jeśli obserwuje je się z odległości pół kilometra. Tak więc duża odległość. I uwaga, ślady zostawiane przez pojazdy AI, ciekawe. Co osobiście najbardziej podoba ci się w deformacji terenu w grze? Wdrożenie wszystkich tych nowych technologii było bardzo satysfakcjonującym doświadczeniem i bardzo mi się podoba fakt. Że efekt końcowy nie tylko zapewnia graczowi lepsze wrażenia wizualne, ale także to, że gra w tak interesujący sposób współgra z fizyką i rozgrywką, dzięki czemu FS25 jest o wiele ciekawszy i bardziej realistycznym symulatorem niż kiedykolwiek wcześniej. Na sam koniec jeszcze kilka słów ode mnie dotyczących właśnie tych informacji, które na samym końcu Wam przedstawiłem. Jeżeli czegoś tutaj nie zrozumieliście, to nie przejmujcie się, nie musicie. Dokładnie wiedzieć, co w trawie piszczy, natomiast te informacje są tam ciekawe. Ja tutaj odniosę się chociażby do tych śladów zostawionych przez AI, czyli przez pracownika. Wy tutaj pewnie kojarzycie, że pracownik w starych farmingach nie zostawia żadnych śladów, nie wygniata terenu, w tym sensie, że nie wygniata zboża. I to nie oznacza, że farming Simulator 25 będzie właśnie wygniatał zboże, tylko chodzi o to, że. Hmm, tutaj jest całkowicie już inna sytuacja. W momencie, kiedy zlecicie pracę pracownikowi, na przykład orkę, no to on będzie odkształcał ten teren, tak? Dlatego tutaj była też mowa o tym, kiedy ja się tak zastanawiałem o co chodzi, później to przeanalizowałem, doszedłem do wniosku, że właśnie tutaj może być tego typu sytuacja, bo ja tego nie za bardzo zrozumiałem. Natomiast tutaj sobie właśnie przemyślałem to i ta, chyba właśnie o to chodzi, że po prostu. Trzeba będzie też uważać, najprawdopodobniej, ilu tych pracowników się puści w, bliskiej, w bliskim sąsiedztwie. Trzeba będzie troszeczkę tym zacząć zarządzać. Dlatego, mój plan jest taki, żeby w momencie, kiedy odpalimy sobie Farming Simulator 25, przejść na słabszą kartę i najprawdopodobniej przejdę albo na. 36 Ti, a być może na 10,66 gigową, żeby właśnie przetestować te rzeczy, o których tu przed chwilą mówiłem, i te problemy, jakie mogą być. Właśnie w tym kontekście, kiedy sobie kupię albo tam ileś pól, puszczę kilku pracowników w bliskiej odległości. I zobaczymy, jak się wtedy zaczyna zacznie się gra krztusić. Czy tak będzie? Sprawdzimy. Na pewno jest tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy. I tak jak powiedziałem, jeżeli nie zrozumieliście do końca, o czym tutaj było powiedziane, nie przejmujcie się. Generalnie sprowadza się rzecz do tego, że jeżeli to będzie wszystko działało tak, jak tutaj Eddy przedstawił, to naprawdę może być rewelacyjnie. To też pokazuje, czym jest grzebanie w silniku gry. Tak więc, te osoby, które tam mówią: A coś tam pogrzebcie w silniku gry, będzie lepiej, albo zmieńcie silnik gry. Więc być może mają teraz małą taką dozę, czym jest silnik gr w grze, i czym jest dodawanie, implementowanie jakiejś mechaniki, akurat w tym przypadku istotnej mechaniki. Dobra, tyle jeżeli chodzi o tutaj te informacje. Wydaje mi się, że jeżeli powiedzmy 50% z tego, co tutaj było powiedziane, sprawdzi się, to będzie to wtedy już naprawdę dobrze. A jeżeli będzie ten procent większy, to po prostu będzie rewelacyjne. Tutaj niektóre rozwiązania naprawdę, powiem Wam, że jest potężny efekt wow. W moim mniemaniu, jeżeli to przeanalizowałem, przeczytałem, przetrawiłem, chociaż nie miałem zbyt dużo czasu, no to czapki z głów. Ale o tym, czy to będzie działało, czy też nie, oczywiście przekonamy się w momencie, kiedy będziemy sami grali. Ja natomiast mam taki zamiar, żeby zejść na słabszą kartę. Zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dobra, w tym materiale to wszystko. Pozdrawiam, Anton.